Nikt nie jest przeciwko przemocy. Wiem, jak to brzmi, i zdaję sobie sprawę, że aby to, co przed chwilą powiedziałem, miało sens, potrzebna jest cała masa dodatkowego kontekstu. Właśnie dlatego nie piszę tweeta czy komentarza na Facebooku, ale nagrywam 15-minutowy wideo esej na YouTube. I mam nadzieję, że znajdziecie w sobie dostatecznie wiele dobrej woli, by wysłuchać go do końca, zanim napiszecie komentarz. Z góry dziękuję. Muszę też obowiązkowo ostrzec wszystkie osoby oglądające, na wypadek gdyby nie było to oczywiste, że tym razem będziemy poruszać wyjątkowo ciężki temat, który może budzić w części widzów w pełni zrozumiały dyskomfort. Obiecuję, że w warstwie wizualnej nie pojawią się żadne sceny realistycznie przedstawionej przemocy, zamiast tego wyświetlał będę sielskie i spokojne krajobrazy, by złagodzić nieco ten przekaz. Jeśli jednak ktoś nie czuje się na siłach, by zmagać się z tematem przemocy, to jest dobry moment, żeby sobie odpuścić. Za kilka dni wrzucę na mojego bloga tekstową wersję tego materiału, więc jeśli dla kogoś słowo pisane powoduje mniejszy dyskomfort w przypadku poruszania wrażliwych tematów, zachęcam do poczekania na wersję pisaną. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale lepsze takie niż żadne. Dodam też jeszcze, że dochód z reklam wyświetlanych w tym wideo eseju, o ile YouTube dopuści go do monetyzacji, w co w przypadku takich treści niekoniecznie jest pewne, przeznaczę na wsparcie ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Prawdopodobnie nie będzie tego zbyt wiele, więc postaram się dorzucić coś jeszcze z własnej kieszeni, do czego i was zachęcam. No dobrze, ale przejdźmy w końcu do tematu. Nikt nie jest przeciwko przemocy. Jestem pewien, że wiele osób w pierwszym odruchu się ze mną nie zgodzi. Lubimy myśleć o sobie jako osobach moralnych, sprzeciwiających się i potępiających każdy akt przemocy. Jestem pewien, że gdybym zapytał 10 losowych osób, czy są przeciwko każdej przemocy, wszystkie odpowiedziałyby bez wahania, że tak, zdecydowanie. Problem polega jednak na tym, że w ten sposób każda z tych osób by skłamała. Okej, kłamstwo może nie jest tu najlepszym słowem, bo zakłada umyślne wprowadzanie w błąd. Tymczasem skłonny jestem przyjąć, że każda osoba, która twierdzi, że jest przeciwko przemocy, mówi to szczerze. Problemem jest jednak fakt, że istnieją rodzaje przemocy, o których zwykle nie myślimy w takich kategoriach, a według mnie powinniśmy. Zanim jednak przejdziemy dalej, zdefiniujmy słowo przemoc. Według słownika języka polskiego PWN przemoc to przewaga wykorzystana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś. To bardzo zwięzła i precyzyjna definicja. Nieco dłuższą definicję proponuje Światowa Organizacja Zdrowia, według której przemoc to celowe użycie siły fizycznej lub władzy sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które prowadzi do wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia. Obie te definicje są właściwe i to nimi będę się posługiwał, mówiąc o przemocy. Warto w tym miejscu wprowadzić pewne rozróżnienie między przemocą i agresją. Agresję odróżnia od przemocy brak celowości i przemyślanego działania. Dzikie zwierzę albo człowiek, który nie panuje nad sobą, a który nas atakuje z jakiegoś powodu, nie robi tego z rozmysłem. Nawet jeśli używa przemocy, by osiągnąć jakiś cel, na przykład przepędzić nas z jakiegoś miejsca, nie mamy gwarancji, że po osiągnięciu tego celu przestanie być agresywny i zostawi nas w spokoju. Ujmując to inaczej, przemoc to agresja, którą od początku do końca trzymamy na smyczy. Dla uczciwości muszę też podkreślić, że bardzo często przemoc ma dość nieostre granice, szczególnie w przypadku takich form jak przemoc psychologiczna albo emocjonalna. Jeśli wywieram na kimś emocjonalną presję, to jak daleko mogę posunąć się w tym wywieraniu, by nie zmieniło się to w przemoc? Wszystko zależy oczywiście od bardzo wielu różnych czynników i każda sytuacja jest inna, warto jednak o tym pamiętać. Jest to coś, o czym ja sam często myślę w moich interakcjach z innymi ludźmi i do czego zachęcam również wszystkich innych. No dobrze, ale o co właściwie chodzi? Jak przemoc może być dobra? No cóż, jeśli podbiegnę do starszej pani, która właśnie odchodzi od bankomatu i uderzę ją w twarz oraz wyrwę jej torebkę, będzie to akt przemocy w celu zaboru mienia, zgadza się? Zgadza się. Ale jeśli na ten widok ktoś inny podbiegnie do mnie, uderzy mnie w twarz i wyrwie mi torebkę, by odebrać to mienie i zwrócić je jej prawowitej właścicielce, to również będzie akt przemocy. Wyjęte z kontekstu, oba te akty wyglądają tak samo. W obu doszło do uderzenia drugiej osoby i odebrania jej przedmiotu, którego nie chciała oddać. Oba są aktami przemocy. Kontekst sprawia jednak, że jeden z tych czynów oceniamy negatywnie, a drugi pozytywnie.
Ktoś może intuicyjnie powiedzieć, że ten drugi akt, uderzenie kogoś i wyrwanie mu torebki, by odzyskać skradzioną własność i oddać ją osobie, która została z niej okradziona, nie jest przemocą. Problem polega na tym, że owszem, jest. Nie myślimy o nim jako przemocy, ponieważ jest to coś, z czym, mam nadzieję, wszyscy się zgadzamy, że byłoby to słuszne postępowanie, a wszyscy mamy głęboko wdrukowane, że przemoc jest zła, więc pojawia się dysonans. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie dokładnie wpisuje się w obie te definicje przemocy, które przytoczyłem chwilę temu. Jest to przewaga wykorzystana w celu narzucenia komuś swojej woli, konkretnie wymuszenie na kimś oddania skradzionej rzeczy. Jest to celowe użycie siły fizycznej na innej osobie, które prowadzi do spowodowania obrażeń cielesnych. Jeśli w tym momencie myślicie, że w takim wypadku potrzebujemy lepszej definicji przemocy, to po pierwsze zgadzam się w 100%, ale obawiam się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. W przywołanym przeze mnie przykładzie pojawiły się dwa akty przemocy i oba wyglądają identycznie. W obu zachodzi do tych samych uczynków, uderzenie kogoś i zabranie mu torebki. Oba mają te same cele, odebranie torebki i takie same rezultaty. Ktoś jest uderzony i odebrano mu rzecz, którą wcześniej miał. Tym, co sprawia, że jeden z nich odbierany jest pozytywnie, a drugi negatywnie, nie jest sam czyn. Jest nim kontekst, w jakim to się odbywa. Kto jest ofiarą przemocy i w jakim celu ten konkretny akt przemocy został wykonany. Konteksty są jednak śliską i skomplikowaną sprawą. Osobiście nie wydaje mi się, by mądrym było założenie, że każdy akt przemocy odbywający się ze szlachetnych pobudek i w szlachetnym celu automatycznie przestaje być przemocą. Wiem, że bardzo wielu ludzi odruchowo tak właśnie uważa. Sam przez bardzo długi czas współdzieliłem to intuicyjne przekonanie. Dzisiaj jednak zdecydowanie bardziej przemawia do mnie założenie, że przemoc jest czymś, co powinniśmy traktować z podejrzliwością i bardzo ostrożnie, nawet jeśli zgadzamy się, że jakaś konkretna forma przemocy jest złem koniecznym. W trakcie researchu do tego wideo eseju natrafiłem na jeszcze jedną interesującą definicję przemocy, podchodzącą do sprawy z interesującej strony. Została przedstawiona przez autora kanału PBS w 2016 roku i brzmi ona: przemoc to odebranie komuś wyboru. Podoba mi się w tej definicji fakt, że w przeciwieństwie do poprzednich wymienionych przeze mnie definicji, skupia się nie na osobie, która dopuszcza się aktu przemocy, ale na osobie albo osobach, które przemocy doświadczają i to przez ich pryzmat interpretuje cały proces. Warto pamiętać o tym, że aby doszło do aktu przemocy, muszą uczestniczyć w nim co najmniej dwie osoby, sprawca i ofiara. Jeśli ktoś z własnej woli krzywdzi samego siebie, z zasady nie jest to przemoc, tylko autoagresja. Oczywiście muszę zaznaczyć, że każda definicja, którą tu przytoczyłem, jest niedoskonała. Nasze rozumienie przemocy jest bowiem konstruktem społecznym. Czymś, co istnieje, ale czego znaczenie w dużej mierze podlega interpretacji. I te interpretacje mogą różnić się, w zależności od tego, z której strony spojrzymy na tę sprawę. To powoduje, że nasze rozumienie przemocy jest nieesencjonalne. Nie da się stworzyć idealnej, uniwersalnej definicji przemocy, która wyznaczy precyzyjną granicę, co jest przemocą, a co nią nie jest. Najlepsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to patrzeć na tę sprawę z możliwie wielu perspektyw, by mieć jak najlepsze z niej zrozumienie i starać się funkcjonować na podstawie tego zrozumienia. No dobrze, skoro w ogólnych zarysach ustaliliśmy już, o czym dziś mówimy, przejdźmy w końcu do rzeczy. Przemoc jest niesamowicie szerokim i skomplikowanym zagadnieniem. Tym razem zajmiemy się jednak jego bardzo drobnym wycinkiem. Maksymilian Karl Emil Weber, filozof, socjolog i historyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku, wskazał i opisał bardzo interesującą obserwację dotyczącą przemocy. W swojej książce wydanej w 1918 roku, Polityka jako zawód i powołanie, Weber zwrócił uwagę na fakt, że przemoc, a konkretnie monopol na systemowe używanie przemocy, jest podstawą każdego nowoczesnego państwa. Co jest prawdą? Niektórzy ludzie mogą twierdzić, że żyjemy w społeczeństwie potępiającym wszelkie formy przemocy, ale prawda jest znacznie bardziej skomplikowana. Takie organizacje jak policja czy wojsko używają przemocy, by, w teorii, pilnować porządku wewnątrz państwa oraz dbać o jego interesy poza jego granicami. Straż graniczna przemocą powstrzymuje ludzi przed nieuprawnionym wkroczeniem do kraju. Straż więzienna przemocą trzyma w zakładach karnych ludzi, co do których sąd uznał, że powinni tam przebywać. Nie zawsze tak było. W czasach feudalnych prawo to rozproszone było między wasali, którzy służyli królowi, ale poza tym mieli wolną rękę w kwestii tego, wobec kogo używają przemocy i w jakim stopniu to robią. Nawet jeśli robili to pomiędzy sobą, wobec innych wasali tego samego króla. Poza tym istniała również instytucja kościoła, która też dzierżyła prawo do używania przemocy, np. wobec heretyków lub innowierców. Dopiero z czasem, gdy krystalizowały się idee nowoczesnej państwowości, przemoc w coraz większym stopniu znajdowała się w rękach scentralizowanej władzy. I to ta władza miała,
i nadal ma, monopol na przemoc. Istnieje wiele teorii na temat tego, czym właściwie jest państwo. Według Webera kluczowym czynnikiem definiującym państwo jest właśnie rządowy monopol na używanie przemocy. Monopol oznacza w tym kontekście wyłączne prawo do decydowania, kto może używać przemocy, w jakim stopniu i w jakim celu. Wspomniałem już o takich organizacjach jak policja, wojsko czy straż graniczna. Przedstawiciele tych zawodów w ramach swoich obowiązków służbowych mają prawo do używania przemocy wobec innych ludzi. W idealnej sytuacji dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy ta przemoc służy zapobiegnięciu innej, większej przemocy. Czy dzieje się tak w praktyce, to już zupełnie inne pytanie. Pytanie, na które zdecydowanie nie powinniście odpowiadać w mojej sekcji komentarzy. Warto o tym pamiętać, szczególnie w świetle tego, o czym mówiłem wcześniej. Większość z nas odruchowo nie myśli o działaniach organizacji państwowych w kategoriach przemocy. A to może prowadzić do bardzo dziwnych konstrukcji myślowych. Jeśli osoba cywilna kogoś zamorduje, nazywamy ją mordercą. Jeśli policjant w mundurze w czasie wykonywania obowiązków służbowych kogoś zamorduje, duża część osób zacznie desperacko szukać usprawiedliwienia dla tego morderstwa, na przykład demonizując zamordowaną przez policjanta osobę, przywołując argumenty równi pochyłej i generalnie robiąc wszystko, by uznać to zdarzenie za akceptowalne. Nawet jeśli w ewidentny sposób takim nie jest. I na poziomie emocjonalnym to ma sens. Lubimy myśleć, że żyjemy w sprawiedliwym świecie i jeśli będziemy przestrzegać prawa, nic nam nie grozi. Dlatego gdy stróże tego porządku rzeczy zrobią coś ewidentnie niewłaściwego, wielu i wiele z nas woli nie nazywać tego przemocą, ani nie traktować tego jak przemoc i interpretować tę sytuację na korzyść sprawcy, nawet jeśli taka interpretacja nie ma żadnego sensu. To jest właśnie niebezpieczeństwo wiążące się z niewłaściwym rozumieniem przemocy. Tak, policja, wojsko i służby uprawnione przez państwo do korzystania ze środków przymusu bezpośredniego używają przemocy. I powinniśmy nazywać to po imieniu oraz myśleć o tym jak o przemocy. W przeciwnym wypadku trudniej nam będzie kwestionować sytuacje, w których ta przemoc przestaje być uzasadniona. Sednem naszych dzisiejszych rozważań jest odczarowanie przemocy. Nam lewicowcom często zarzuca się naiwny i oderwany od rzeczywistości idealizm, więc proszę bardzo, macie tu dawkę ciężkiego lewicowego cynizmu. Nie da się mieć świata bez przemocy, dopóki wszyscy na świecie nie będziemy dosłownymi świętymi. A na to się nie zanosi. Dlatego najlepsze, co możemy robić w tej sytuacji, to zdawać sobie sprawę z tego, że przemoc jest nieodłączną częścią naszego życia i robić wszystko, by minimalizować jej wpływ oraz pociągać do odpowiedzialności osoby i instytucje, które jej nadużywają. Osobiście uważam, że przemoc jest środkiem, po który powinniśmy sięgać dopiero na samym końcu, gdy wszystkie nieprzemocowe sposoby rozwiązania problemu zawiodą. I jasnym będzie, że będą zawodziły dalej. I ani chwili wcześniej. Nie jest to oczywiście twarda zasada, jeśli ktoś jest bity na ulicy, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze użycie przemocy, by to bicie przerwać, ale raczej ogólne założenie. Dzięki za obejrzenie mojego najnowszego materiału. Jeśli chcecie mieć dostęp do wcześniejszych premier kolejnych wideoesejów oraz do materiałów produkcyjnych, takich jak wcześniejsze wersje scenariuszy, notatki i informacje o najbliższych planach, możecie wesprzeć mnie na serwisie Patronite. Patroni subskrybujący drugi próg mają wszystkie te rzeczy. Patroni subskrybujący pierwszy próg dostaną natomiast moją dozgonną wdzięczność. Podobnie jak osoby wspierające mnie okazjonalnie za pośrednictwem serwisu Ko-Fi, gdzie można kupić mi wirtualną kawę. Chciałbym też podziękować Franciszkowi za nagranie cytatu na potrzeby dzisiejszego materiału. Franciszka możecie znać z jego fanpage'a na Facebooku Stronnictwo Popularów, na którym już od wielu lat uprawia najwyższej klasy sztukę memiczną. Niedawno założył także kanał na YouTube, również pod nazwą Stronnictwo Popularów, na którym porusza tematy podobne do tych, które ja poruszam u siebie, za to w znacznie bardziej ekspresywnej i spontanicznej formie. Kanał Stronnictwa Popularów dopiero się rozwija, więc tym bardziej zachęcam do kontrolnego rzutu okiem. Link w opisie. I na dzień dzisiejszy to już by było naprawdę na tyle. Dbajcie o siebie. Jaka jest uniwersalna rada? Pijcie dużo wody, żeby się nie odwodnić, ale nie tyle, żeby chlupotało wam w brzuchu. Pijcie dostateczną ilość wody, z którą czujecie się komfortowo. Okej, dobra. Zaorane. No dobrze. Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Do usłyszenia.